Wszystko wskazuje na to, że Czarny Lotos w Lidze C2 kryzys ma już za sobą. Co prawda zespół ten w drugiej kolejce wygrał z Heinekenem, ale z pierwszych 4 spotkań przegrał aż 3. Ostatnio jednak drużyna zaczęła punktować i wygrywać także z wydawałoby się wyżej notowanymi rywalami. Najpierw przyszło zwycięstwo z Aplą i ten wynik był dość mocno zaskakujący, bo to Apla miała w tym sezonie rywalizować o medale w Lidze C2. W tym tygodniu Czarny Lotos pokonał 6-3 drużynę CCKS Chłopy i tym samym potwierdził, że kryzys ma już za sobą. Czarny Lotos w następnym spotkaniu zmierzy się z Pastuchami, więc bardzo możliwe, że seria zostanie wydłużona do 3 zwycięstw i do następnego spotkania z Amadeusem może przystąpić w dobrych nastrojach. Czy tak rzeczywiście się stanie, zobaczymy w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, czy Czarny Lotos pokona Pastuchy, które na razie nie imponują swoją dyspozycją. Czarny Lotos, co ważne, ma już też za sobą mecze z zespołami z górnej połówki tabeli. Mierzył się już z Football Heaven, mierzył się z GSTIF. Przed nim co prawda mecz z Amadeusem, ale za nim także spotkanie z Golden Dragon. Może się więc okazać, że druga połówka sezonu będzie zdecydowanie bardziej udana niż pierwsza. A trzeba powiedzieć, że w tym momencie Czarny Lotos ma już tylko 2 punkty mniej niż w całym poprzednim sezonie. Wydaje się więc niemożliwe, by Czarny Lotos nie poprawił swojego dorobku punktowego z poprzedniego sezonu. W uzupełnieniu jeszcze od meczu Czarnego Lotosu warto odnotować kolejne zwycięstwo Football Heaven, wysokie także zwycięstwo Golden Drag, no i z najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu zwycięstwo TSA Jugowice nad Bezpiecznikami. Mimo że to Bezpieczniki prowadziły w tym starciu 3-1, ostatecznie zeszły z boiska pokonane.